Mamo, synu, gratuluję dostania się do The Crew. Chciałbym znieść toast. Musimy odciąć dopływ z zaworu 3, 4 i 6. Czemu jakiś młody rzadzi? Rofis, ewakuuj się, chłopcze. A ty my bociany są życie. Ej, młody, oddawaj portfel. Oddaj portfel. Dzieć stąd jak najdalej. Kim tu jesteś? Na lewo mamy ogon. Na lewo las, tam się zatrzymamy i uciekniemy pieszo. O Jezu! Jezu! Ja, żyjesz. Macie jakiś pomysł? Nie macie? Ja też. No trudno. No to tak, możemy iść tam albo tam. Gdzie wolicie? W tam na lewo czy na prawo? Niczym się nie różni, jest to samo. No tak, drogie dzieci, no nie macie pomysłu, ja też. Szkoda. Ale co się znajdzie problem? Zachowuje się jak Seba z Praga Północ. Pije wszystko, co widzi i pije jak zły. Dlatego wszystko pije. Jej, co się znalazł problem? I na szczęście nie jestem to ja. Ale fajnie! Jesteś? No, jestem. Też byłeś w jakichś mieszanych światach? Nie wiem, totalnie nic nie pamiętam. To jakiś jest popieprzony. To okej, nieważne. Gdzie my jesteśmy? Doszedłem do tego, że to San Francisco. Okej. Już jest jakiś krok. To teraz trzeba jakoś to wszystko odkręcić i tyle. Chyba nie. Okej, czyli jest wciąż 2011. Fajnie wiedzieć. Musimy wrócić do naszych czasów. Z jakich ty czasów przybyłeś? Z 2021. Okej, 2021. Okej, musimy zbudować teleporter, albo... w sumie mam lepszy pomysł. Jeżeli to 2011, to wciąż istnieje taki jeden opuszczony kościół, w którym stary robił różne dziwadła do Orkson. Może uda nam się z tego zrobić teleporter, który nas przywróci do kiedy chcemy. Opuszczony kościół? Wow. Miał dziwne pomysły. Budował tam naprawdę pokręcone rzeczy. Raz rozdwoił mysz. Była jedna mysz i z tej jednej zrobił drugą. Kręciłem się tam, jak go nie było, i se patrzyłem.
rozdwoił mysz? Jest i kościół. Albo jak kto woli, baza młodego mnie. Wygląda to zarazem czadowo, mrocznie i strasznie. A. Dobra, czego tutaj szukamy? Szczerze, to nie wiem. Tobie się niby udało zbudować teleporter czasami. Szukaj w tych maszynach elementy przydatne do teleportera. Mocno się znał. Kim on był, Forkson? Jakiś tam specjalista, a twój? Technik. Jak ja, The Crew. Ciągle gadasz o tym The Crew. The Crew czasem nie istniało w latach 60. A, to ty nie z moich czasów. Szczerze, nie pamiętam z jakich ja czasów jestem, ale wiem, że The Crew nie istniało tam. W 2017 The Crew wróciło, po jakimś czasie dołączyłem do nich. W 2017? To z którego ja jestem, że ja nie wiem? Nie wiem. Hej, a tutaj coś jest. O kurde, nawet nie pamiętam. Zajrzyj jak chcesz. Szczerze, to wielu rzeczy nie pamiętam. Wiesz, jak się ciężko tak żyje? Słyszysz mnie? Amo? Kurde, no jakbyś nie słyszał, to mam ciekawą historię do opowiedzenia. Nowy tutaj. Gdzie jest? Rafius? Rafius? Młody, kim ty jesteś? Musisz wrzucić monetę do automatu. Ciekawość jest płatna. Ale to pomieszczenie, w sensie to miejsce, młody ty to? Namo, a co? Młodsza wersja Namo? Ja w jakichś wspomnieniach jestem? Jestem Rofus. Przed tobą jest most. Zechcesz na niego wejść dalej? Okej. Okay. Ej, tam jest samochód. Chodźmy do samochodu, chodź. Tu był cały wybuch. Zaraz wszystko eksploduje. Powiedzmy mu, żeby wysiadł, co ty na to? Nie możesz, to tak nie działa. A dlaczego? Warto mu pomóc, co ty na to? Co tam gadasz? Co? O co tu chodzi? Nie wiem, gadamy o płciach, a ty nagle wjeżdżasz z jakąś pomocą. Nie, bo przed chwilą rozmawiałem z młodym, wiesz co, to nieważne. No właśnie, cieszmy się zwycięstwem Ventusiego. Grant aresztowany. Grant aresztowany? Dopiero? Pa, jak Hedosi wywija. No bo na chwilę do drugiego pokoju tam na górę. O co chodzi? Też zauważyłeś, że coś jest nie tak? Hedosi? Owszem. Nie, słuchaj. Chcę wykończyć osieciowanie w bazie, bo zasięg nie łapie do... 100 lot! Dzięki. Nawet w takim malutkim rodzinnym gronie jest fajnie. Nie zawsze muszą być jakieś grubsze imprezy, prawda? Co to cholery? Rofiusek, co taki niemrawy? Mrawy? Dalej boisz się o posadę? Spokojnie, mówię ci. Wszystko już prawie załatwione. Za tydzień będziesz pracował w Orkson. Ale Orkson wybuchło. Co ty tam klędzisz? Orkson wybuchło. Jak załatwisz mi posadę, który my mamy rok. Młody, wszystko dobrze? Tak. No to dobrze. Czemu ty? Co? Też nie chcę walczyć, ale widzisz. Ale przed chwilą była imprezka, wiesz, jakby... Słuchaj, my walczymy czy co? No właśnie nie wiem, to jakieś odtworzenie wspomnień czy coś. Co? Co jest do cholery? Ale co? Gdzie on jest? Co jest, kurwa? Czy ty też... I było to popieprzone. Tak. Tego budynku tu nie było. Co ty dajesz? Największe archiwum 2049. Przypomnij mi, ty pochodzisz z... 2021. Jakby czas się rozwalił. Dobre stwierdzenie. Byliśmy w 2011 i teraz w randomowym miejscu pojawiło się coś z 49. Musimy to jak najszybciej naprawić. Ale to na pewno przez... Nie wiadomo.
Zatem musimy jak najszybciej wrócić do swoich czasów razem z ekipą The Crew to ogarnie. Okej, od czego zaczynamy? Może poczytajmy te archiwa, skoro są z 2049, to pewnie są jakieś pomysły jak wrócić. Może nawet czegoś dowiemy się nowego, ciekawego. Proponuję się rozdzielić. The truth we don't lie, see the future in my eyes. W 2006 roku jeden z nieznanych byłych pracowników Archon wszedł do zniszczonej fabryki Archon i zaczął działać. Stworzył eksperyment, który nie do końca mu wyszedł, zniszczył definicję czasu i do dzisiaj, czyli 2049 są tego skutki. Pojawiają się ludzie z innych czasów, budynki i tym podobne. Ludzie widzą inaczej czas. Powstała nowa choroba, przez którą ludzie w ogóle nie postrzegają czasu. Raz są starzy, raz młodzi. Jednak 2048 to mocno zahamowało. Tego nieznanego pracownika nie znaleziono i do dzisiaj chodzą o nim legendy. Okej, zatem to pomieszczenie jest jakimś centrum tego wszystkiego. Jeżeli teoretycznie tam wejdziemy, może uda nam się zobaczyć wizję tego gościa. Szczerze nie wiem jak to działa, ale możliwe, że tak. To co? Wchodzimy tam? Mam ci coś ciekawego do powiedzenia, jak wyjdziemy z tego czegoś. Okej, stadion, tutaj poznamy tego gościa. Zobaczymy. No to wejdźmy. 32, brawo 8, wchodzimy do środka. Poszukiwany wygląda na nieuzbrojonego, ale to nieprawda. Ma od cholery broń. Wychwyciliśmy AK-47, dwa prawdopodobnie skradzione Glocki i trzy rodzaje różnych broni ciężkich. Dobra panowie, wchodzimy. Szybko, musimy tam iść!
że już tu nikogo nie ma, no jak ich ktoś zabił. No okej, okay. Nie wiem, weźmy ich broń dla bezpieczeństwa. Nigdy nie strzelałem z broni. Namo, kto to jest do cholery? To jest ta Irol. Jakoś mówisz to niezbyt pozytywnym głosem. Neutralnym. Nie wiem, co on tu robi. Irol, misja skończyła się niepowodzeniem. Jesteś z ekipą The Crutch, czy co? Niezbyt. Co to znaczy? Ekipa The Crew mnie porzuciła. Czyli misja doszła do skutku, tak? Doszła, z tobą włącznie, ale nie takiego finału się spodziewałem. Z tobą włącznie? Jest więcej namów? Nie, chyba nie o to chodzi. Zniszczyliście mój plan, zwyciężyliście ze mną i porzuciliście mnie. Nie spodziewałem się, że tu boję się pojawisz. Nie to było moim planem, ale domyślam się, co tu robisz. A ja nie. A o co tutaj chodzi? Wy zwyciężyliście ze mną, czas na rewanż. Zastrzelmy to. O, nie. On przecież chce nas zabić. No poczekaj. Poczujcie gorycz porażki. Na bo strzelam. Nie strzelaj! I po co strzelałeś? Mówiłem, żebyś nie strzelał, nie doszło, to teraz boli!